Dostarczy dokładnie? Bo jestem na czwartym piętrze. Tak, to jest lokal numer 5, Kancelaria Ginalski Partnerzy. Dobra, dobra, dobra. Już patrzę. Nie, to jest Tokarczyk i Partnerzy, to nie to, nie? Nie, nie, to nie jest to. Musi pan wejść taki koleś. Konkurencja, dobra. No, konkurencja, proszę. Dobra, Borgi Partnerzy też konkurencja? Tak. Też konkurencja i dalej też będzie numer. Znaczy, no, następna kancelaria to numer. Ale ma pani dużo konkurencji tutaj w tym budynku. No co zrobić? Grozi odholowaniem. Wiesz, gdzie to mam? W dupie. Siemanko, z tej strony też. Witam was w kolejnym odcinku z odpierwszejsekundy.pl. No i jak sama nazwa mówi, no to tak, odpierwszejsekundy.pl. Także w momencie, gdy z 10.59 wskazówka zegara przekroczyła tylko 12 i mamy 11 godzinę, padło już pierwsze zamówienie od pierwszej spragnionej, wspaniałej klientki, tak jest. Także zaczynamy dzisiaj równe 3 godziny, to jest ta zmiana, o której wam ostatnio mówiłem, wzięta, bo prosili, bo już po prostu nie ma kto jeździć. Ja stwierdziłem, że skoro jest to najbardziej odpowiedzialna praca na świecie, bo wiecie, ja sobie tak wczoraj myślę, wiecie, ja zawsze jak nie jestem na zmianie, to ja myślę o naszych wspaniałych klientach. Kto by nie myślał, słuchajcie, kto by nie myślał. W każdym razie, przecież patrzcie, ja mogę tak naprawdę teraz jechać na przykład do przyszłej marszałek Sejmu, dajmy na to. Do kogokolwiek, człowieku. Ja mogę, jak karmię, człowieku, przyszłe pokolenie lub obecnie kogoś ważnego, na przykład, człowieku. Skąd wiesz, czy ja zaraz do prezydenta nie pojadę, bo sobie zamówi normalnie z McDonalda? Nigdy nie wiesz, dlatego to jest bardzo ważna praca. Tak jak wam mówiłem, to jest najodpowiedzialniejszy zawód na świecie. Tego ja wam mówiłem, tutaj musicie być dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli wam napiszą, nie wiem, 21.30, że jest głodny klient, czy chcesz wejść na zmianę, to wchodzisz na zmianę i cię nie obchodzi, czy jesteś na randce z dziewczyną, czy w szpitalu byś leżał, nie, masz wejść na zmianę i tyle się liczy, człowieku, jeśli klient wymaga, jest głodny, wchodzisz, jeździsz. I takie jest motto, słuchajcie, takie jest motto, jeśli nie masz takich zasad, nawet nie masz co startować tutaj. Taka sprawa, nie no, oczywiście żartuję, nie? To jest mój głupi humor, ale stwierdziłem, że zamiast narzekania będę wam wprowadzał taki głupawy humor, bo mi to fajnie pozwala się wyżyć, a wam przynajmniej nie narzekam. I powiedzmy, że może jest to w miarę śmieszne, aczkolwiek wątpię, ty czemu goś za mną wycieraczkami nawala, jak nie ma deszczu i to tak dość ostro. A, płynę do spryskiwaczy, nieważne. Dobra, i zaczynamy teraz koszmar z parkowaniem.pl. No to będzie ciekawe, bo tu są albo rampy, albo stają jakieś dziekany i inne pierdoły. No chyba, że się w sumie nie będę ograniczał i zostanę na miejscu dla dziekana. Jakby nie patrzeć, skoro wygrałem z Anną P pojedynek w ZTST na jej terenie, no to z kim bym nie wygrał? Kto tu ma stać? Rektor! Nie! Dziekan! No kurwa, dziekan jestem od dzisiaj, widzowie. Grozi odholowaniem! Wiesz, gdzie to mam? W dupie! Dobra, ogólnie mam plan, co zrobię. Poczekaj, żeby nie było w razie wątpliwości, wyjmujemy torbę i zrobię teraz taki make, człowieku, czekaj, bo ja sobie włożę koszulkę ze sobą, w sensie ubiorę ją zaraz, żeby nie było, ale dam ją tak w okno, albo tak, o, tak damy, tak zrobimy, to jest Blu-ray, jakby ktoś chciał kupić, to piszcie. I teraz, człowieku, wystaję pomarańczowe z auta, to już nikt się nie przyczepi. Ja odruchowo chciałem iść na ten parking dla rowerów Bitwina szukać. Autentycznie poszedłem i tak jak gdzie Bitwin. Ja pierniczę. Rektor, nie, dziekan. Dziekan WB Isia. Jestem dziekanem. Dobra, widzowie, odebrane pierwsze, jak widzicie, wspaniałe zupy, więc wspaniałe zamówienie na dzień dobry. Klasycznie, tak jest, no zupy dla dostawcy, to jest coś pięknego. My to kochamy, zupy i kawy, ja bym najchętniej to tylko woził, nie? Autentycznie. A tak na poważnie to się nie czepią w sumie, bo i tak jestem dostawcą samochodowym, więc mi to cito. W każdym razie, no co, jedziemy teraz na Rejtana. Generalnie, oczywiście jak zawsze, podane informacje są w tym polu, gdzie jest imię i nazwisko, więc mi ucięło po nazwisku wszystko, a potem jak zadzwonię do klientki, to będzie, przecież podałam. No tak, i oni podają, tylko dlaczego oni to podają w imieniu i nazwisku? Wszyscy. Ja nie wiem, czy tam jest tak trudno odróżnić tą informację dla kuriera od imię, nazwisko? Ponoć jest kontrola prędkości za 700 metrów, więc taktycznie się skryjemy pomiędzy jednym Caudi a drugim Caudi. Wtedy będą mieli policjanci do wyboru te dwa gorsze auta do kontroli, a nie Peugeota Bożego na pełnym przelocie. Jeszcze sobie wrzucimy luz. Co ty robisz w tym KDA? A, bo tu jest taki korek, powiedzmy. Korek. Ja obstawiam, że żadnej kontroli prędkości nie ma, znając życie, tylko ktoś
fejkowo zgłosił, bo zobaczył, że policja przejeżdża. Patrzcie, ogólnie nie wiem, czy to widzicie, ale Google Mapy mi pokazują, żebym jechał przez parking Castoramy i potem takim skrócikiem se syknął. A bez kitu, bo to jest tu w ogóle. Ja myślałem, że to jest tu gdzieś, wiesz, przy Leclercu, a to jest ten budynek. To ja już całkowicie nie wiem, co to może być, szczerze, przy rentierze. Ej, ale wytłumaczycie mi jedno, widzowie? Patrzcie, ja wam coś pokażę. Wytłumaczcie mi jedno, widzowie. Mam napisane, że piąte piętro, ale to jest generalnie o ten budynek. No to jakim ciulem tutaj piąte piętro? Chyba je się bachniały budynki i chodzi o tamten. Tamten może mieć pięć czaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nawet ma. Lol. Użytkownik. I to jest właśnie zamawianie do firm, nie? To jest klasyczne zamawianie do firmy. Oni nigdy, ale to nigdy nie odbierają telefonów. Zamawiają i mają totalnie wyjebane za przeproszeniem. I tak jest za każdym razem. To jest jeden z powodów, dla których nie za bardzo lubię jeździć rano. Mimo, że mi się lepiej jeździ autem, bo jest lepsza widoczność. No to wiecie jak jest. Dobra, pójdę do tego Gemini się zapytać. Ale wycieczka będzie, trochę się przejdę. A najlepsze jest to, że ja idę całkowicie na czuję. Ja nie jestem pewien, czy to tu... Bo ja nie mam w ogóle jakiejkolwiek takiej pełnoprawnej informacji. Ale jakbym wiedział, to bym zostanął na MediaMarkcie, nie? Ja nie wiem, jak sygnał w Fincie. Halo? Dostawca z tej strony, jestem na miejscu, bo tu tam mi ucięło informacje, gdzie ja mam to dostarczyć dokładnie, bo jestem na czwartym piętrze. Tak, to jest lokal numer 5, Kancelaria Ginalski Partnerzy. Dobra, dobra, dobra. Już patrzę. Mhm. Nie, to jest Tokarczyk i Partnerzy, to nie to, nie? Nie, nie, to nie jest to, musi pan mieć taki kolejny. Konkurencja, dobra. No, to konkurencja, proszę. Dobra, Borgi Partnerzy też konkurencja? Tak. Też konkurencja i dalej to będzie numer. Na kancelaria to myśl. Ale ma pani dużo konkurencji tutaj w tym budynku. No co zrobić? Tu, jaki to był jeszcze raz? Już... Ginialski Partnerzy. A, to dobra, to wrzucam wstecznie, dobra. Ginialski Partnerzy, tak? Dobra. Tak, no super, dobra. Dziękuję. Dzięki. To ja. Witam. Dziękuję, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję. Dobra, i to będzie całość. Proszę bardzo, do widzenia. Tam mamy kolejne widzowie. Do McDonalda na Lwowską, stamtąd na Lwowską też, ale gdzieś daleko. Przypuszczalnie sam koniec Lwowskiej, także wspaniale. Także znowu chyba będzie bezprzerwy.pl. Klasycznie już w sumie można by powiedzieć. Dobra, no to najbliższy dostawca wyrusza do McDonalda na Lwowskiej. Stamtąd pojedziemy na tą Lwowską 90 coś. To jest kawał drogi, trochę za szpitalem, także klasycznie. Klasyczne też przechodzenie. Jak się wmetrzyła w rogu, uwielbiam to robić. Taki strzał ze sprzęgła, jak ludzie przechodzą na nielegalu, jest mega, mega, mega fajną opcją. To jest kurde, gość w Eurotrucka grał w centrum Rzeszowa. Tutaj nie można w Eurotrucka grać w centrum Rzeszowa. W sensie, zobaczyć tira w Rzeszowie na takich głównych ulicach centrum, to naprawdę graniczy z cudem, szczerze wam powiem, nie? Tutaj muszę jakoś inkognito przejeżdżać, jakby jakiś wychowawca z mojej szkoły jechał czy coś. Bo ja się, człowieku, zwolniłem, rozumiesz, zwolniłem się z WF-u, poświęciłem, jakby mój pan WF-ista, pan dziekan, magister, architekt, inżynier, to bym mnie zobaczył, to bym miał przesranę. Przesranę bym miał, dlatego muszę to jakoś jak najbardziej inkognito przejechać, bo oni już znają moje autko. Także no. W szczególności, że tu jeszcze lubią parkować czasami niektórzy, więc trzeba uważać naprawdę. Ale chyba się widzowie nie dziwicie, że ja, prawda, poświęciłem WF dla klientów. Kto normalny by tak nie zrobił, człowiek? WF-u nie poświęcić. Wiadomo, WF też ważna sprawa, no, ale ja mam WF na co dzień. Ja tutaj w firmie miałem przez 2 lata taki WF, jakiego nie zaserował mi żaden WF-ista w ciągu moich 13 lat edukacji, także wiesz jak jest. A no właśnie, to był ten problem, którego się obawiałem, że tu będą rampy i trzeba bilecik, więc mam nadzieję, że miejsce będzie na Lwowskiej, że dzisiaj nie ma dużo głodomorów. Nie ma nic lepszego w tym maku, niż jak powiedzą, że już idą i czekasz 10 minut tego czasu. No i odebrane z McDonalda na Lwowskiej i teraz jedziemy z tematem na również Lwowską, natomiast no niech was nie mylą pozory, bo to nie jest wcale tak blisko, lecz 2,5 kilometra. W sensie jak na auto to jest blisko, ale ogólnie wiesz, jakby pomyślałbyś, ta sama ulica to pewnie pół kilometra. No nie, 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 nic bardziej mylnego. To jest korek do tego ronda. Jo pierdzie, ale będę stał w drodze powrotnej. Ej, generalnie Google Maps mnie kierują w ulicę Królowej Marysienki. Ja mam złe skojarzenia, w sensie nie wiem, czy to już jest to, co się jedzie jakby na Świętej Kingi i są takie płyty betonowe. Ja sobie wolę pojechać tutaj wolniej o minutę. No przepraszam, wspaniałą klientkę, jeśli to ogląda, że tą minutę później jedzonko dostanie. Ale wolę nie ryzykować, słuchajcie, jak ja bym się tam zakopał na przykład, jeśli to są te płyty betonowe, co ja myślę.
to jest żywo, wolę tutaj na przedszkole radosne słoneczko pojechać. I teraz, kurde, ale mi Peugeot saunę zrobił mocno. Kurka, rurka, trzeba go przełączyć z powrotem w tryb oszczędzania energii. No niestety kolejne fatalne niedociągnięcie z mojej strony. Pod złą klatką stanąłem, nie zapamiętałem adresu, pomimo że jestem tu pewnie trzeci raz w życiu. No fatalnie, no przepraszam wszystkich. Jeszcze 30 sekund się lekko opóźni dostawa, ale już to nadal, już biegnę, patrzcie. O, i jest dobra klatka. Tu będzie ciepłe. I napoje. Proszę bardzo, do widzenia. No i wyruszamy, widzowie, we wspaniałą drogę do najbliższej restauracji. Warto podkreślić, że to jest najbliższa możliwa, jaka była. No nie było McDonalda na Lwowskiej dostępnego, nie. Millennium Hall jest bliżej. To jest według systemu naszego wspaniałego określone, także on się nie myli. Także teraz jedziemy do Pizza Hut, a stamtąd pojedziemy do domu studenta Laura. Także fajnie w sumie, bo bliżej domu i zostanie godzina do końca tylko, także w sumie spoko. Totalnie jest prosty, nie jedziemy na rondo, tylko skręcamy tutaj w lewo i myślę, że już nawet lepiej przeczekać na światłach niż stać w tym korku i czekać, aż łaskawie się włączą goście do ruchu. Kurde, jadę za tym Audi i co chwilę muszę płyn do spryskiwaczy psikać, no. Kurde, masakra jechać za takim syfem. Patrzcie, po lewej już jest Millennium Hall, co to oznacza, że najbliższy dostawca dociera na miejsce, słuchajcie. Dociera na miejsce, widać też logo Pizza Hut, ładnie się świeci kapelusz, także jedziemy z tematem. Ja uwielbiam, jak daję Peugeotowi trochę mocniej, wszyscy się obracają, sobie myślą, ja pierdolę, jakiś Lambo jedzie, a tu Peugeot. To jest coś pięknego, ja to po prostu ubóstwiam, to jest piękne uczucie. Aha, świetnie, bo ja poszedłem chodnikiem. To pochodzone. Trza ulicą, analogowo, po staremu. Ale goś Toyota upala, jo. Jakiś sos kiedyś tam. No i wyruszamy do naszej klientki. Jest to studentka, ty będziesz przechodzić? Nie, dobra, ona pokazuje, żeby jechać, to jedziemy. Ej, szanuję, nie to co tego dewelopera, który się na Hama wpieprzył. Okej, okay. Jedziemy, słuchajcie. I generalnie tak, z jednej strony to jest studentka, no bo dom studenta, z drugiej jest z zagranicy, z trzeciej, skoro jeśli ktoś jest studentem i stać go na zamawianie żarcia, to już jest na dobrej drodze, bo 3/4 studentów żyje na zupkach chińskich, także to już jest dobry znak. No a jeszcze, skoro stać na zamawianie Pizza Hut, no to już naprawdę jest dobra droga. Wiesz, że nie jakaś spelunowa pizza najtańsza, tylko to Pizza Hut, no Pizza Hut to jest obecnie jedna z najdroższych pizzerii, tak szczerze. Janosik mi piknął, że nieoznakowani BMW, a za tą Toyotą jeździ BM-ka, nowiutka M3-ka, która jedzie dziwnie przepisowo 50 na godzinę. Nagle się kurde porespiją tych BM-ek, tam BM-ka, tu BM-ka, ja nie wiem. Oczywiście nie, żebym się bał, bo ja absolutnie nie mam nic na sumieniu, słuchajcie, nic. Absolutnie nic nie mam na sumieniu, tylko po prostu tak mówię, że są nieoznakowani, Janosik dostrzegł. Wiadomo, ja ogólnie bez Janosika się boję wyjeżdżać na ulicę, szczerze. Naprawdę, w sensie kurde, koreczek powiadomi, wypadek, no wiecie, wypadek powiadomi, policja powiadomi, no czemu on nie wiedzie płynniej? Dziękuję. Spoko, nie ma sprawy. I tak zmieniam pas. Dobra, przejedziemy ten skrótem, żeby nasza wspaniała klientka z zagranicy nie czekała długo. Dobra, jedzie ta BMA, bielutka, zobaczmy, czy to mogą być nieoznakowani faktycznie? Nie, to jakaś babeczka, prawdopodobnie córeczka bananowa. Patrzcie, schyliłem się, bo mi ta gałeczka, bo ja mam taką gałkę, ja się nią bawię podczas jazdy. W sensie każdy mechanik mi proponował, że ją przyklei generalnie, ale ja stwierdziłem, że nie, bo ja się tak lubię bawić, robię sobie takie coś podczas jazdy, nieważne. Patrzcie to, o kurwa. Z piskiem na drogę to. Nadrobiłem, nikt nie przymulił z mojego powodu, okej? Okay? Nie, patrzcie co ja znalazłem w tym Peugeocie, co to kurde jest? W sensie to jest żarówka, ja wiem, że to jest żarówka, ale skąd się ona wzięła? Ona jest w ogóle spalona. Ona nie jest spalona nawet. Skąd to mogło spaść, ty? Ja pierniczę, ale jaja. O pierdziel, ty pierwszy raz mam takie zamówienie w życiu. Co jest? Patrzcie to, widzowie. Patrz to. Tu jest knajpa, a tu jest gość. Czy tam babka. To nawet 100 metrów nie jest, pokazuje mi 0,0 na aplikacji, ale tego wam nie mogę pokazać, nie? Co jest grane, kurde? Dobra, wyjeżdżamy, widzowie, spod domu studenciaka. Tyk, nie walnięte w nikogo, także już jest dobrze. No i teraz jedziemy, słuchajcie, po dostawę, która wyniesie 80 metrów, nie? Ja pierni, ej, ja bym się, w sensie,
nie oceniam absolutnie klientki, żeby nie było, ale ja bym się autentycznie spalił ze wstydu, nie? Ja bym dał, żeby zostawił mi pod drzwiami gość, nie? Wiesz, w sensie ja absolutnie nie oceniam tej klientki, żeby nie było, bo może mieć na przykład złamaną nogę, może jeździć na wózku, może mieć jakąś pracę, że nie może wychodzić z domu, tylko po prostu chodzi mi o sam fakt, widzowie, że to po prostu wygląda samo w sobie śmiesznie, że jest dostawa na 80 metrów. No wiecie jak jest, no patrzę, co ten system wyprawia na co dzień, nagle masz dostawę 80 metrów, to jest to po prostu komedia dla mnie, nie? Na razie. Dobra, dochodzimy na miejsce docelowe. Ej, tak, ty, to jednak mogliby w sumie wprowadzić dostawy piesze. Tylko to by było jedno zamówienie na 1000, nie? To tamta osoba to by naprawdę miała ten system godzinowy wykorzystany i by sobie po prostu siedziała. Jest tu winda? O, jest. I myślałem, że to może będzie kwestia tego, że się nie chciało komuś po schodach schodzić. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Cena. Słuchajcie widzowie, ja chcę jak najwięcej takich zamówień. Jak mieszkacie 100 metrów od knajpy, to zamawiajcie. Ty, jeszcze napiwek dostałem. 5,70. Ty, gigaczat taka klientka, autentycznie. No przecież to jest piękne. Nie dość, że auta nie musiałem odpalać, było blisko do knajpy. Nic się praktycznie paliwa nie... No nic się paliwo nie zmarnowało. To jeszcze napiwek. No kurde, żyć nie umierać. No i już wynagrodzenie za to zamówienie. Przyszło pięknie. Idealnie. KFC Millennium Hall oraz Nordfish. Także podwójne z dwóch różnych restauracji stamtąd na Zaciszną. No i pokazuje, że zakończę dostawę o 13.59, także klasycznie do ostatniej sekundy.pl. No to wyruszamy widzowie po te dwa ostatnie. Mam nadzieję, że w KFC szybko upolują kurę, a w Nordfishu szybko złowią te ryby i skończę to w miarę szybko, ponieważ nie chcę utknąć w korkach. Bo kończę o 14 zmianę, a Rzeszów po prostu staje o 15. A znając życie, i tak się nie wyrobię pewnie przed końcem zmiany, bo będę czekał w tych restauracjach, bo to są restauracje typu czekaj i 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 jeszcze byś mógł powiedzieć 20 razy czekaj. W sensie chodzi mi tu konkretnie bardziej o Nordfisha niż o KFC, bo w KFC jeszcze jest w miarę jako tako fast food, natomiast w Nordfishu to jest slow food. Dobra, skręcamy i już widać na horyzoncie Millennium Hall, także bardzo szybki dojazd z mojej strony. Zobaczymy, czy równie szybkie będą restauracje. A few moments later. Dobra, no i odebrane z Millennium bardzo szybko, jak wam mówiłem już. No i teraz jedziemy z tą podwójną dostawą. Pod pierwszym adresem powinniśmy być o 13.40. Super było, gdyby tak było naprawdę. Aczkolwiek powątpiewam, bo ruch już coraz większy się robi na ulicach. Dobra, tutaj tych pieszych jakoś tak kurde jadą parą, jak na żużlu by normalnie byli. Nieważne. Niby 6 minut. No kurde, wątpię w to, szczerze wam powiem widzowie. Naprawdę w to wątpię. Ale zobaczymy. No liczę na to, że jak najszybciej skończę tą zmianę. Nie ukrywam, że nie chcę tu być ani sekundy dłużej, a dodatkowo... Śmiało, spoko. No a dodatkowo jeszcze chcę ominąć przede wszystkim korki, nie? Pierdziele, nigdy więcej nie biorę dodatkowej zmiany. Jak mam tak dużo filmów w tygodniu po prostu. Ale po prostu jestem tak zdesperowany, żeby już odbierać na tą kuprę i inne rzeczy, że po prostu... Wiesz, męczę się tu, ale jednocześnie chcę to robić. Dobra widzowie, jeszcze 800 metrów. 800 metrów dało się w miarę szybko przejechać. Nie było dużego ruchu. Teraz troszkę tracimy czas, bo jedziemy za jakąś ciućmą, która nie umiała opanować Volkswagena Golfa. Ty czekaj, to on jeździ tą Toyotą. Ja pierniczę, jak mu się niby opłaca nową Toyotą w hybrydzie jeździć na pyszne. Przecież to kurde szkoda auta nowego, ja pierniczę. Przecież to się do dostaw to się tylko gruzy nadają mimo, no chyba że ci firma kupuje, no to okej. Ale jeśli on dostał od firmy, to dlaczego ja nie dostałem? Nie no, żartuję, to jest pewnie jego. Ale ja bym w życiu takiego nowego auta, tak jakbym ja człowiek kupił tą Cuprę w końcu i Cuprą rozwodził żarcie. No to przecież musiałbym się chyba z tymi kurczakami z tyłu na łby pozamieniać, nie? Albo z tymi rybami z Nordfisha. Kurde, ja w ogóle niezłe połączenie, ryby, kurczaki, całe co tu zaraz będę przewodził w Peugeotie, nie? Autentycznie. Dzień dobry, do pani Nordfish czy KFC? Jedna, drugie. Proszę bardzo, do widzenia. Hello? Dzień dobry, dzwonię z Pyszne. Gdzie jest ten budynek? Bo na Google mapach to pokazuje gdzieś źle i nie wiem. Jestem pod 1A aktualnie.
Dzień dobry, to jest taki żółty dom, ja już wyjdę tam. A, to chyba dalej tak jest. Na Ładnej będzie. No ja wiem, że na Ładnej, tylko to tak źle pokazuje i nie wiem, kurczę, gdzie to dokładnie. Dobra, i to będzie całość. Proszę bardzo, widzenia. Rozwaliłem komuś kamyczki pod domem. W sensie, że się po prostu rozsypały, więc przepraszam tą osobę. Ale nie było gdzie stanąć gdzie indziej, bo tam bym musiał pod prąd jechać, bo ten adres Google Map nawet nie wykrywają mnie. Pozdrawiam serdecznie. Także co, pora podsumować tą zmianę, jakże piękną i wziętą tak z dupy po prostu. Miałem mieć gdzieś wolne, miała psychika odpoczywać. Psychika natomiast dostała w pierdziel. No ale cóż, tak to jest, słuchajcie, w tej pracy. Także co, podsumowując, zrobiłem dzisiaj 6 zamówień. Przy tym 28 km, z powrotem do domu będzie jakieś 33. Coś takiego, także tak to wygląda. No i co, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmiku. Jeśli zostawcie łapę w górę i suba. No i to tyle, siemano.